No to zaraz będzie hardkorowo. Chłopaki będą zjeżdżać. Zobaczymy, co się dzieje. My jeszcze do przodu pojedziemy, to, nie? Tak, my tutaj do przodu i dopiero tam jak ten pieniądz leży, nie? Na lewo. No, za kamieniem, zaraz w lewo, nie? Tak, tak, dokładnie. O, jedzie. Znaczy jeszcze. O kurwa. No hardcore to wygląda, nie? O kurde. No niestety te zranione drzewa tutaj jakie są. No niestety pokazuje, że coś tutaj trzeba zmieniać w tych wyścigach koniecznie, albo jakimiś takimi specjalnymi no, zabezpieczeniami te drzewa okładać, bo no, inaczej to traci sens. No to jest ostatni samochód, który zjeżdża z tego obecnego wyścigu Husar. Bodajże też ma nazwę 200 pieczątek, bo to o takie pieczątki chodzi właśnie, tutaj osoby zdobywają. Jeep Survival. Ostatni zjazd, ojejku. No wygląda to hardkorowo, no. No sprawny mechanik tutaj, ten pan po prawej stronie. Udało mu się naprawić jakąś dosyć poważniejszą usterkę, że chłopaki się zastanawiali, czy im się uda. No, ale się udało. O. No i takie rzeczy w jeleniogórskim lasku. Tutaj widok na góry.
O kurde. Ekstremalny sport, jakby nie patrzeć. To jeden błąd i może to sporo kosztować, nie? O ja, i się znowu rozwaliło. No i tyle, kierownica znowu nie działa. Nasi husarze tutaj drugie podejście robią. No i teraz powinno być już dobrze. No, kierownica naprawiona. I teraz zaraz będzie przycisk rakietowy odpalany. Hamulec nie zadziałał. O ja. Czy coś z tym hamulcem się dzieje? Dlatego samochód walnął w drzewo, nie? Przez to, że coś się pewnie z hamulcem stało. I trzeba go teraz naprawiać. No dawaj, dawaj. Dobra, jest. No, korowo. Nie powiem. Kurwa, lecimy. Z tej strony podchodzić, bo jak się sturla. No chłopaki powiedzieli, że jak się dociska, tak właśnie jak teraz, ten dżentelmen tutaj stoi, to nawet to jest pół tony pomocy, wspomożenia, żeby... O ja. Mocno w lewo, mocno w lewo! Opony mocno w lewo! O ja, bo tutaj jest takie coś jeszcze. No. Hardkorowo. Kawał złomu został. Po tym wypadku to on wygląda. No. Ciekawie. A. Normalnie samochody się zamieniają w jelenie wraki, nie? Ja. Hardcore. No te skały, drzewa. Góra, dół, tu już dym leci. Wow. Nie, nie, nie przejedzie. I na maksa w lewo, na maksa musi być. Na maksa, nie, 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 nie przejedzie inaczej. Nie przejedzie. Lecę do prawaka.
i trzecie podejście. Tym razem już ta kierownica porządnie skręcona. On jest po takiej czołówce z drzewem, nie? Więc to już jest wrak, a przyjechał tutaj naprawdę elegancko wyglądał, bo teraz mi pokazywali chłopaki zdjęcia. No. Ale są emocje tutaj, trzeba przyznać, że emocje tutaj rządzą mnie. No. Poleciał. No, ale to jakby czołgi jechały, nie? Przez to takie wszystko tutaj, no, zrobione. No i co? I już chłopaki już wyjechali. No dobra. No, powodzonka. Niech to wyjdzie na dobre i żebyśmy zmądrzeli. Czyli takich nie było rzeczy, nie? To powinny być minusowe punkty za takie coś, nie? Jeżeli ktoś zrani drzewko, to minusowy punkt. No to myślę, by rozwiązało sytuację. No, a tak wygląda wioska. Tutaj husarzy. No już jest końcóweczka. Ja się spóźniłem jeden dzień, bo wczoraj się to wszystko tutaj zaczęło. No tutaj właśnie jakiś konkurs jest, są organizatorzy. No i właśnie rozmawiam na temat tego, żeby te drzewka tak nie... żeby nałożyć punkty karne dla zawodników, którzy te drzewka będą tam uszkadzać i żeby dodatkowo wziąć ze stół takich wolontariuszy do tego, żeby oni to sprawdzali, nie? Także na razie taki pomysł mi przyszedł. Będziemy wdrażać, także mam nadzieję, że to wyjdzie. Szybciej będzie, jak pójdziesz, wyciągniesz ostatni punkt, który będzie dobry. Ja tu zostanę. No, jak Kosi się przewróci! Wtedy będzie mniej wody. No i nurkowanie. Po klucz w wodzie.